Hallo zusammen, liebe Freunde und moin aus Hamburg. Dzień dobry, drodzy przyjaciele, witam, pozdrawiam serdecznie z Hamburga. Heute ist Montag, der 4. Juli. Ich bin der Herr Hamburger, das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke euch für das Einschalten. Dzięki wam za obecność na tym kanale. Panzer, Energiekrise und Fachkräftemangel, czołgi, kryzys energetyczny i niedobór wykwalifikowanej siły roboczej to tematy na dzisiaj. Los geht's! Die Bild-Zeitung zuerst, alle liefern außer uns Lambrechts peinliche Panzerblockade. Na początek gazeta Bild, która pisze o tym, iż wszyscy dostarczają, oczywiście chodzi o dostarczanie broni, za wyjątkiem nas, Niemców, Lambrecht i jej żenująca blokada czołgów. Panie minister Lambrecht, minister obrony narodowej, broni się i mówi, że jeżeli chodzi o dostarczanie broni, to Niemcy działają w ścisłej koordynacji z sojusznikami. Der Spiegel. Der russische Angriffskrieg und seine Folgen Energiekrise trifft Deutschland mit voller Wucht. Dalej gazeta Spiegel, która pisze o rosyjskiej agresji i jej konsekwencjach w Niemczech, o tym, że kryzys energetyczny uderzył w Niemcy z pełną siłą. Teraz kilka takich skumulowanych wiadomości. Die Netzagentur fürchtet den Ausfall hunderttausender Gasthermen. Strompreise galoppieren. Hamburg könnte Warmwasser rationieren und Verbraucher spüren zunehmend die Folgen von Russlands Krieg. Czyli mamy agencję sieciową, która obawia się awarii setek kotłów gazowych. Mamy galopujące ceny energii w Niemczech. W Hamburgu pojawiły się plany racjonowania ciepłej wody. No i konsumenci są coraz bardziej tutaj, odczuwają skutki wojny. Tutaj można by zapytać, czy to są rzeczywiście skutki wojny, czy skutki nieporadnej polityki w rosnących właśnie cenach. Business Insider weiter Energiekrise in Deutschland. Bundesnetzagentur befürchtet Totalausfall von russischem Gas. Dalej Business Insider też pisze o tym temacie, o tym, iż agencja przesyłowa w Niemczech obawia się całkowitego odcięcia gazu rosyjskiego. Und der Bundeskanzler deutet Staatshilfe für Gasverbraucher und Gasversorger an. Tymczasem kanclerz mówi o tym, iż państwo przygotowuje pomoc, uwaga, pomoc zarówno dla konsumentów, jak i dostawców gazu, czyli dla tych firm, koncernów energetycznych, które prawdopodobnie mogą zostać być dotknięte niedoborem gazu z Rosji. Gut, und heute finden Beratungen im Kanzleramt zum Umgang mit steigenden Preisen statt. Dzisiaj odbędą się u pana kanclerza w urzędzie kanclerskim tutaj obrady dotyczące tego, w jaki sposób radzić sobie z rosnącymi cenami energii w Niemczech. Tutaj zapraszam was na krótki materiał. Tak. Beratungen zum Umgang mit steigenden Preisen. Kanzler Scholz will dazu heute Vertreter von Gewerkschaften, Arbeitgebern und der Bundesbank treffen. Ziel der sogenannten konzertierten Aktion ist unter anderem, eine Lohnpreisspirale zu verhindern. Im ARD-Sommerinterview hatte Scholz mögliche Auswirkungen der hohen Inflation als sozialen Sprengstoff bezeichnet. Und weitere Nachrichten. Ölkonzerne Saudi Aramco, wertvolles Unternehmen der Welt. Tymczasem, słuchajcie, firma naftowa Saudi Aramco jest teraz najcenniejszą firmą na świecie, wyprzedziła Apple. Także jeżeli chodzi o ten przemysł paliwowy, no to tam ma się on dobrze. Und Business Insider weiter Anti-Blee-Reform. Ampel will 138 Abgeordnete aus Bundestag werfen. Bardzo ciekawe plany. Mamy tutaj taką reformę antynadęcia niemieckiego Bundestagu. Koalicja rządząca chce usunąć 138 deputowanych z Bundestagu. To ma być już w roku 2025, czyli ten Bundestag ma wrócić do swojej normalnej wielkości. Teraz mamy rekordowo duży Bundestag. Dla wszystkich, którzy nie pamiętają. No i teraz tak, słuchajcie, dobrze, że tych posłów z tego Bundestagu wyrzucą. Dlaczego? Wir haben Arbeitskräftemangel und Frau Faeser, Frau Ministerin Faeser plant Einwanderungskonzept, um Gastronomie zu helfen. Pani minister Faeser chce przeciwdziałać tutaj niedoborowi siły roboczej i chce, ma koncepcję, pomysł, aby sprowadzić znowuż do gastronomii siłę roboczą po raz kolejny z zagranicy. Ja mówię nie. Wziąć tych posłów wyrzuconych z Bundestagu i ich gdzieś tam do knajp i restauracji wszystkich wsadzić. Nie brakuje tylko, słuchajcie, brakuje nie tylko brakuje gastronomii nam siły roboczej. Deutschland fehlen 250.000 Handwerker. Mamy też niedobór
rzemieślników, czyli elektryków, hydraulików, ludzi zajmujących się klimatyzacją, 250 tysięcy osób brakuje. Także słuchajcie, no, jak macie jakiś fach w rynku, to wbijajcie, na pewno coś się znajdzie, że tak powiem. Und dann haben wir Lufthansa schränkt Ticketangebot ein und lässt Preise explodieren. Mamy Lufthansa, która ograniczyła liczbę biletów i z tego powodu rosną ceny biletów lotniczych. Można nawet zapłacić 1000 euro za przelot z Frankfurtu do Londynu, jak podaje Spiegel. Und Lufthansa fordert bessere Scanner an deutschen Flughäfen. I Lufthansa jednocześnie żąda lepszych skanerów na niemieckich lotniskach. Te wszystkie sprawy odbywają się zbyt wolno. Bahn profitiert von ausgefallenen Flügen. Dalej mamy chaos na lotniskach. Profituje z tego niemiecka kolej, która przewozi coraz większą liczbę pasażerów. Co ciekawe, ci pasażerowie wcale nie jeżdżą biletami za 9 euro, tylko jeżdżą pociągami ICE i ICE, bo bardzo często linie lotnicze też po prostu kupują bilety na pociągi w zamian za wypadający lot, tak? I logiczne jest, że wtedy nikt nie pojedzie takim pociągiem regionalnym. Auch im Frachtverkehr fallen Flüge aus, Personalmangel am Frankfurter Flughafen. Mamy doniesienia też o tym, że odwoływane są loty w ruchu towarowym. Duże braki kadrowe na lotnisku, między innymi we Frankfurcie. Piszcie, komentujcie, jestem ciekawy waszej opinii. Und Virenlast im Abwasser, czyli mamy wirus w ściekach, który ma być banalny, wie die Kloake uns vor der nächsten Corona-Welle warnen kann. Jak Szambo może nas ostrzec przed kolejną falą koronawirusa? Tutaj zapraszam was na materiał. Die Amtsärzte fordern, dass die Abwässer in allen Kommunen auf Corona-Spuren untersucht werden, um das Infektionsgeschehen besser einschätzen zu können. Bislang geschieht dies nur in einigen Städten und Gemeinden. Und wir schauen noch in Richtung Polen. Süddeutsche schreibt, Warschau bekommt vorerst kein Geld aus dem milliardenschweren EU-Fonds, zu Recht. Patrzymy w kierunku Polski oczywiście jeszcze i tutaj Süddeutsche pisze o tym, że na razie Warszawa nie otrzyma żadnych pieniędzy z miliardowego funduszu unijnego, jak pisze Süddeutsche, słusznie. Und NTV, auch Polens Armee ist auf Shopping Tour, a NTV pisze o tym, że także i polska armia jest w szale zakupowym, nie tylko Niemcy się zbroją, ale też Polska się dozbraja i polska armia w chwili obecnej jest naprawdę bardzo poważana w NATO, jak to tutaj pisze NTV. Das war's für heute, liebe Leute. Ich wünsche euch einen angenehmen und erfolgreichen Montag. Viele liebe Grüße von mir. Tschüss.